Justyna Wojciechowska, TV Reklama, jest z nami Bagieta, cześć. Witam, witam serdecznie. Uspokoiłeś się troszkę? Bo przed chwilą tutaj robiłeś rozróbę, chciałeś skakać tutaj właśnie z góry na Robaliniego. Jeśli on nie wyjdzie, bym próbował mu ten. Jeśli ktoś mi zachodzi za skórę, to nie jest tak, że ja dymię przed kamerami czy coś w tym rodzaju. Po prostu jeśli mam okazję, dostanę poza kamerach, tak jak dostał Jaś Kapela ode mnie za atak, ten, poza kamerami, tak samo on też może dostać. No bo Robalini powiedział, że właśnie tutaj światło zobaczyłeś, kamerę, no to będziesz teraz tutaj robił, wiesz, afery. Jak to jest prawda? Tam nie było już kamer, a do niego doleciałem. To gówno prawda, ten człowiek tak kłamie na każdym kroku, że to jest obłęd. On kłamie tak na każdym kroku. Jeszcze takiego kłamcy nie widziałem. Powiedz mi, dlaczego nie walczysz z kamerzystą, z którym masz realny konflikt, a nie z Jasią Kapelą, tylko właśnie z Robalini? No bo Kapela, pierwsze co ten, to Kapela jest kontuzjowany, więc no nie może walczyć. A z kamerzystą miało być K1, później się okazało, że ma być tylko boks, a ja za długo trenuję K1, parter, żeby teraz tylko boks. Ja się obawiam to, że jak po prostu dostanę strzała, na przykład w walce, to użyję nogi, odruchowo. Odruchowo użyję nogi i przez to przegram. Dlatego nie chcę boksu. I jak już to się, jak już lekarz mu nie pozwoli MMA, to mogę się zgodzić na K1, ale musi być K1, żadnego boksu. Nie będę walczył z nikim w boksie. Powiedz mi, co z twoim konfliktem z Jasperem? Nie, no generalnie teraz z Jasperem to tam u młodego od Ksajo zaprosił mnie na rozmowę z Jasperem i ja powiedziałem, że mogę się z nim pogodzić, bo on niby chciał mi tam przelać 500 zł za to, żebym się z nim pogodził. Ja powiedziałem, że ja nie chcę pieniędzy. I żebym go obserwował, czy za dwa dni znowu na mnie nie naskoczy, czy po prostu będzie tą znajomość utrzymywał, czy nie będzie mnie na przykład za dwa albo za tydzień znowu mnie wyzywał i obelgi na mnie rzucał. Po prostu muszę zaobserwować, to wtedy się pogodzę z nim. Bo się pogodziłem na Fame MMA 15, a on na drugi dzień już na mnie jechał, nie? Dobrze, a powiedz mi właśnie z kim chciałbyś po Robalini, z kim chciałbyś zawalczyć? Najpierw jest na celowniku Jaś Kapela, czy właśnie drugi przeciwnik? No zobaczymy, co tam włodarze uszykują. Generalnie, czy Kapela w ogóle będzie gotów. No zobaczymy. A kamerzysta? No też jest w kolejce, no ale to wszystko trzeba ugadać pomiędzy włodarzami, nie? No oni ustalają kartę walk, więc ja też nie mogę po prostu sobie ten, nie? Oni oferują przeciwników, ja się na nich godzę albo nie. A powiedz, czy poza Prime'em mógłbyś gdzieś zawalczyć w jakiejś innej federacji? Na razie jestem w Prime'ie i na razie mnie interesuje Prime. A czy w przyszłości będzie jakieś wypożyczenie, czy będzie jakaś inna federacja, to nie wiem, nie patrzę tak daleko. Dlaczego śmiałeś się z Jaspera, z jego zębienia? Przecież mówi, że sam miałeś właśnie takie problemy, że wcześniej nie miałeś jakby tych dwóch jedynek. Generalnie to było po prostu, bo on mówi, bo nie mam ten. Ja mówię, ha, 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 ja też nie mam i wtedy wyciągłem szczękę, nie? No. Po prostu to jest, jak to się mówi, no czasem trzeba swoje miejsce w internecie zaznaczyć. Jak tam twoja praca na budowie? Rzuciłeś już, czy... Rzucę, bo doszedł mi jeszcze korytarz, ale po walce już mam wolne, także będę się skupiał na YouTubie, Twitchu i będę działał w internecie. A jakie masz relacje z Boxdelem teraz? Nie, no jakbym zadzwonił do Boxdela, że przyjeżdżam na kawę, to nie byłoby problemu, nie? Czyli dobrzy koledzy, tak? No, dobrzy koledzy. No, sądzę, że jakbym zajechał, to mnie by wpuścił. To nie wiem, po prostu no
Ja nie szukam tych znajomości, mam swoje po prostu sprawy, swoje interesy i swoje rzeczy, więc no, nie biegam tak sobie na razie, nie? Mówiłeś, że masz jakieś smaczki właśnie na, że na konferencji pokażesz jakieś smaczki. I jakie to były smaczki? No nie dawał mi do, po prostu ja się o tym dniu dzisiaj dowiedziałem późno. Ja też nie wszystko uszykowałem tak, jak powinno być, bo ja chciałem mieć wypisane to na kartce. Właśnie mówiłeś, że się przygotowałeś. Widzieliśmy się ostatnio na Fame MMA. I mówiłeś, że właśnie będzie się działo. Szykowałem na konferencję, nie na face to face. Ja nie myślałem, że po prostu będę miał face to face przez konferencję. Tak to bym uszykował ten. Generalnie mam firmę, która po prostu będzie badała głos z tego filmu, gdzie on tam nagrywał na szłapie, z głosem, gdzie jest jego twarz, żeby po prostu porównać. Żeby po prostu jest taki sprzęt, żeby oni tam jakoś sprawdzają pod tekstowo czy źródłowo. Nie wiem, jak oni to robią, bo jakbym wiedział, jak oni to robią, to sam bym to zrobił, nie? I po prostu będą sprawdzać spójność nagrania, czy to jest jedna i ta sama osoba na tym i na tym nagraniu. Robelini powiedział, że ma na ciebie jakąś aferę budowlaną. O co z tą aferą chodzi? Nic nie ma, bo ja takich filmów nigdy nie nagrywałem i generalnie ja zawsze miałem podejście do ludzi innej orientacji, że po prostu jeśli do mnie się nie dostawiają, mogą sobie w życiu żyć, ale jeśli ktoś się do mnie dostawia, to ma strzała i koniec. Ja nie jestem, ja wolę kobiety i żadnego faceta bym nie tknął. To skąd on to wziął? Wymyślił. Teraz będzie, ma jakiegoś kolegę, który niby mu potwierdzi to, że przyjedzie, że ten. Ja cały czas pracuję sam, a jak już bym pracował z kimś, to jest albo brat, tata, albo jakiś kuzyn i nie biorę do pracy obcych ludzi. To jak może być taki materiał, jak ja nie biorę obcych ludzi do pracy? Z powietrza? To jak myślisz? To może nie wiem, albo fotomontaż, albo coś, nie wiem. Bo po prostu można zrobić tak, że wkleić, tak jak na przykład kolega robił, można we tym, jak to się mówi, w programie nałożyć twarz na jakąś postać i ten. I to jak już to ten, to będzie film sfabrykowany. Okej. Okay. Powiedz mi, jakie masz szanse z Robelini? Oktagon zweryfikuje. A myślisz, że jest lepszym zawodnikiem niż chociażby Jaś Kapela czy kamerzysta? Nie, ja sądzę, że Kapela będzie trudniejszym przeciwnikiem. Ja sądzę, że Kapela będzie trudniejszym przeciwnikiem. No dobra, to zobaczymy w takim razie. Dzięki bardzo za... Widziałem Kapeli walkę, także jest wytrzymały na ciosy, na to wszystko. Także sądzę, że Kapela będzie trudniejszy i kamerzysta tak samo będzie trudniejszy. Okej. Okay. Oby tak było, że właśnie wygrasz i będziesz mógł to sprawdzić, jak jest... Zobaczymy. Jak będzie właśnie z... No mówię, Oktagon zweryfikuje, ja idę po swoje, idę po zwycięstwo. A zobaczymy 1 października, co się potoczy. Bo różnie, no, różnie może się potoczyć. Bo no, na przykład tak jak walka Ksajo. W pierwszej rundzie on nie wyszedł do tej walki. Już było tak przerażenie i po prostu ten, ale się obudził ten. Nie wiem, co będzie w Oktagonie. Mogę dostać jakiegoś prawego, sierpowego gdzieś na szczękę albo coś, no i mi odetnie. No, walce to jest ciężko to powiedzieć. Ja powiedziałem, idę po swoje, idę po zwycięstwo, Oktagon zweryfikuje. Nie będę się wychwalał, że go rozwalę, że po prostu w sensie, że będzie znokautowany, bo po prostu no nie wiem, co będzie. Po prostu, a w emocjach dużo się mówi, więc to też nie można brać wszystkiego pod uwagę, że w emocjach powiedziałem, że jeszcze jest na strzała albo coś w tym rodzaju. No ale dzisiaj 2 razy go trafiłem, także...
A jak skomentujesz ubiór Robaliniego, ubiór księdza na konferencji? Po prostu nie miał pomysłu, jak mnie zdenerwować. Ale czy cię tym zdenerwował? W jaki sposób? Zirytował bardziej. Bardziej mnie zirytował. Tak jak ja powiedziałem, następny debil się ubrał za księdza. Po prostu... A co to za przesłanie w ogóle, ten ubiór księdza? No bo widzowie mu powiedzieli, że... Bo kapela się za księdza ubrał, no to, że kapela bardziej ten, to mnie kapela irytuje, no to on sobie z widzami wymyślił, że on się ubierze za księdza, że mnie tak irytuje, nie? W ten sposób, nie? On mnie zirytował tą historią, że ja kogoś gmociłem, kurde, faceta na budowie, jak to jest nieprawda. Okay. Dobra, dzięki w takim razie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do następnego.